Dlaczego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa ważna jest współpraca z Kościołem katolickim w Polsce? Dla nas jest ważna współpraca z kościołami, ze związkami wyznaniowymi. Oczywiście warto podkreślać w tym gronie Kościół katolicki, bo to jest największa wspólnota religijna, natomiast nie różnicujemy na rodzaje wyznania. Legalnie funkcjonujące kościoły są w naszym zainteresowaniu. Dlaczego? To jest oczywiście związane po pierwsze z naszą misją, to znaczy, że my chcemy po prostu popularyzować, promować, ale też udostępniać płatności bezgotówkowe. W związku z tym szukamy różnego rodzaju, można nawet powiedzieć, miejsc, gdzie nas jeszcze nie ma. I z tego punktu widzenia ta identyfikacja wskazuje, że wspólnoty religijne są, powiedziałbym, mniej jeszcze zaawansowane w płatnościach bezgotówkowych. I to mniejsze zaawansowanie nie wynika, powiedziałbym, z tego, że są zacofani i absolutnie odcinam się od tego określenia. To wynika jakby z ich specyfiki. Ta specyfika oznacza, że mają różne jakby podstawowe sposoby funkcjonowania, różniące się od na przykład strefy komercyjnej czy sektora publicznego. To powoduje, że z jednej strony jesteśmy zainteresowani, bo tam jest jeszcze możliwość instalowania czy popularyzowania płatności bezgotówkowych, a z drugiej strony musimy uwzględniać specyfikę ich funkcjonowania. Mamy w Polsce 10,5 tysiąca parafii. Gdyby w każdej parafii była możliwość płacenia bezgotówkowo, gdyby były tacomaty, no to rozumiem, że to byłby duży sukces dla Polski bezgotówkowej. Ogromny sukces i on mniej polegałby po prostu na tej liczbie. Ja chcę przypomnieć, że my już dotujemy 340 tysięcy terminali, czyli na tym tle 10 tysięcy nie jest liczbą absolutnie taką przygniatającą. Natomiast ona ma zupełnie inne znaczenie, wręcz symboliczne. Znaczy, po pierwsze, oczywiście ta specyfika funkcjonowania związków wyznaniowych powoduje, że dzisiaj jest nam mało, czyli to każde dodatkowe on jest ważący. Dzisiaj zainstalowaliśmy około 400 terminali we wszystkich kościołach, czyli gdyby przeliczyć to na procenty, to jest może 4%, a może nawet 3,5%. Czyli to nie jest w tej chwili, z tego punktu widzenia jest to zadanie ambitne, ale po drugie to jest bardzo ważne, dlatego że w ten sposób docieramy do pewnych głównie wiernych, ale i też duchownych, którzy mają w tej chwili po prostu świadomość, czasem nawet potrzebę, i to podkreślano w panelu naszym na Keszles Kongresie, potrzeby akceptowania, natomiast są pewne albo mentalne, albo formalne jeszcze bariery. A mentalna polega na tym, i ona jest chyba najważniejsza, że część wiernych uważa, że nie wypada płacić niegotówkowo, czyli należy płacić gotówkowo. I Kościół może dać bardzo jasny sygnał, że nie jest to tak, jak myśmy też trochę przekonnie nazwali świętokradztwo, płacenie bezgotówkowo, że Kościół to popiera, stwarzając takie możliwości. A te możliwości to jest przede wszystkim dostęp do tak zwanych datkomatów czy tacomatów. W panelu, o którym Pan mówił, przedstawiciel jednej z firm, które instalują wpłatomaty czy tam tacomaty w kościołach, wskazywał na szereg ułatwień, które są przygotowane dla kościoła. Nawet terminale są w kolorze, który odpowiada księdzu. Są wprowadzone 4 możliwości wyboru kwoty, którą można by zapłacić podczas zbierania pieniędzy, podczas mszy. Więc widać, że ten rynek jest bardzo elastyczny. Tak, ale i też specyficzny, bo my kolorystyki, bo to już nie tylko chodzi o same tacomaty, prawda, bo to jest małe urządzenie, tylko takie różnego rodzaju stędy informacyjne, prawda, które jakby wkomponowują się właśnie w kolorystykę kościoła, ale równocześnie też promują ten sposób. To są te bardzo jednoznaczne sygnały i znaki, które
duchowni, proboszczowie szczególnie, ale również rektorzy kościołów mogą dawać właśnie wiernym, prawda? Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że w czasie kazania czy tak zwanego ogłoszeń parafialnych ksiądz ogłosi, że parafianie od dziś można płacić. Może tak się stać, taki komunikat. Natomiast przede wszystkim te znaki dawane są poprzez udostępnianie przez możliwość, prawda? I ta możliwość płacenia bezgotówkowego, ona się rozciąga po prostu właśnie na pewne specyficzne potrzeby i udogodnienia, no, typu skalibrowanie tych opłat, o których Pan wspomniał, czyli jest to sytuacja, kiedy można po prostu jakby wybierać kwotę z dosyć dużym rozstępem, od 2 zł do 20 na przykład, oznacza, że gdzie indziej się tego nie stosuje w zasadzie, prawda? Czyli to jest takie bardzo specyficzne rozwiązanie do kościoła. Te dwa przykłady są bardzo dobre, czyli kolorystyka, powiedziałbym, i te takie pozytywne skojarzenia z wnętrzem kościoła i z pewną atmosferą, prawda, bo to nie jest tylko, powiedziałbym, miejsce, gdzie się spotykamy, to jest miejsce do przeżyć duchowych i tam te wszystkie elementy powinny ze sobą współgrać. Czy można powiedzieć, że szerząca się pandemia jest jakimś kolejnym impulsem, który może skłaniać proboszczów do tego, żeby przyjmować właśnie ofiary w postaci bezgotówkowej? I tak, i nie. Dlatego, że po prostu, żeby zapłacić w ogóle nawet bezgotówkowo, trzeba być fizycznie w kościele. I pandemia akurat to bardzo ograniczyła. Natomiast na pewno w tym, i to wspominał o tym ekonom episkopatu, ksiądz Majda, że to bardzo rozwinęło, czy też skłoniło do myślenia w kierunku przelewów. To jest, można powiedzieć, w ogóle może nie bezpośrednio w naszej misji, bo my promujemy płatności kartowe, natomiast zdecydowanie w zakresie promowania płatności bezgotówkowych i kształtowania pewnych nawyków. I tych, ja już używam teraz kolejny raz, sygnałów, które Kościół wysyła do swoich wiernych. Można płacić bezgotówkowo. Czyli jest msza online i podczas mszy online dokonujemy przelewu na rachunek kościoła. I wtedy dokonujemy na przykład blikiem, prawda? I w takiej sytuacji mamy popularyzowanie płatności bezgotówkowych, czyli krótko mówiąc, przełamywanie, ja bym się nie miał powiedzieć, pewnego tabu do tej pory w kościele, a równocześnie oczywiście popularyzujemy też samą formę poruszania się w cyberprzestrzeni i swobody płatności bezgotówkowych.